Potrzebuję twojej pomocy. Oczywiście, zwarta i gotowa. Mam do ciebie jedno bardzo ważne pytanie. Czy tam, skąd pochodzisz, macie do czynienia ze złymi duchami? Z tak zwanym szatanem? Demonami? I takimi innymi? Mamy, my to nazywamy trąd. No dobra, a co robicie, jeżeli kogoś coś opęta i to nie jest choroba, na przykład skórna, ani gorączka? To działa? Śpiew zawsze działał. Siostro, u was jest tak smutno. Te mury są przepełnione smutkiem. Może dlatego te duchy wszystkie się tu pojawiły. Coś jest nie tak, czuję to. Właśnie. A co powiesz, jak widziałaś moją siostrę Sybellę? Piękna kobieta. No to ja wiem, ale poza tym. Głodzicie ją? Nie. My nikogo nie głodzimy. To się nazywa post. Nie wiem, czy mogę tak nie u siebie, ale wyczuwam małe drobinki zła. Tak? Tak? Tak, troszeczkę, ale ja nie wiem, czy u siebie... Siostra, ja mam dokładnie to samo. Siostra, ja się obawiam, że ona jest opętana. Że ona sprzedała duszę diabła. Siostro Bożenko! Nie czas teraz na to! Tylko nie to! Siostro, pobiegnę z ogródek! Ja potrzebuję twojej pomocy. Czy widziałaś tego brata Michała? Widziałam! Ale on zdrowy to nie jest! Nie jest, absolutnie! Podejrzewam, że on ma takie zabawy, że ludzi lubi palić na stosie! Jezus Maria! Przyprowadź tutaj siostrę! Jak ona tam? Sybella! Przyprowadź ją tu! Musimy odprawić modły! Pomożesz mi? Brat Michał. No pogadanie jest troszeczkę. Sprawy mam, bo właściwie to już nawet nie mam agresji sobie, tylko zrezygnowanie. O, ściskał się pan z siostrą tą z czarną. Ja mam podejrzenia, że ona nie jest czarna do końca. A przynajmniej na końcu już nie będzie czarna. Miściu. Wyglądasz jak z Gwiezdnych Wojen. Jeszcze ja sprawę mam, bo jest jakiś konflikt i ja bym chciał trochę się poradzić, trochę się wyzialić, bo ta siostra, to ona nie chce się zmieniać w ubiór, nie chce zmieniać ubioru, nie chce ze mną wyjechać gdzieś dalej niż tu po Oliwie, chodzić po ogrodzie. Taka miłość jest trochę... Myślę, że ona gra na dwa fronty. Trochę jeszcze u was, trochę już byś coś chciała, ale nie do końca. To takie jest... Co można zrobić? Co można... albo weź ją przyciągnij mocno do siebie, albo mnie zabij, bo ja nie odpuszczę. Ja jestem zagubiony po prostu. Nie wiem, czy jesteś tam, bracie. Wiem, że dzisiaj jeszcze musisz wygłosić monolog, więc chcę, żebyś potrenował. Jak to sobie wyobrażasz, że ja nagle będę siostrę przeciągał na stronę dobra? No ja... Tak, nie, albo weź ją z moją... Miłość w jej sercu, łaska Boga powinna przeciągnąć ją na dobrą stronę. Myślałem, że jak człowiek pogadasz, a ty krzyczysz jak stary dziad po prostu. A czy miłość ludzka nie jest też ważna? Z siostrą zakonną? Ale właśnie, czy jest szansa, żeby z niej ten habit... Mentalnie... Ty jesteś w centrali, ty możesz dużo. Macie dobre samochody, nasłuchy, komputery. Jesteście... Przynajmniej tak kiedyś będzie, w przyszłości. Jesteście w centrali, centrala może wszystko. Chciałbyś, żebyśmy unieważnili przysięgę? No cokolwiek, żeby ona mogła w lewo czy w prawo, no przecież... A ja bym wolał, żeby w moje lewo. A co będzie potem? Mogę ci oddać moją część skarbu. Stop! Co z tym
wychodzi ze mnie. Jest mocno nie tak. No okej, Obrady uciekają. Co robimy? Może iść na obrady. Ciągnij ze mną tą rurę. Na Matkę Boską nigdy nie oddam tej rury. Matko Święta, tego się nie spodziewałem. Wypiłem krew Szweda! Ładziu, trzymaj! Będzie problem. Będzie problem. Jak się zorientują, że Szwed nie żyje, będzie problem. Przebieramy Władka w strój Szweda. Przebierz Władka w strój Szweda, ja wyciągnę skarb. A ty masz radę sam? A, nie, Władka potrzebuje. Władek, ostatnia misja. Nie, nie, nie. Ostatnia misja, no zaraz ci oddam. Potrzebuję większy... Więcej krwi, Szwedu! Zaraz będziesz mógł pić dowoli, wciągnij ten skarb! Nie chcę, to uważaj! Władek, rzucam cię! Dobra! Stąd! Trzymasz? Tak! Dobrze! Tylko to tam było? No! Książka? No bez jaj! Don't kill the messenger! Otwórz tę książkę. Ładne rysunki, ale książka? Co to jest? Wróć! Wróć! Co? Wróć, tatko! Widzicie? Władziu, a ty widzisz? Trochę cię odjebało, wiesz? Zabiłeś człowieka i musisz być bohaterem? Lustra są na suficie! A ja razem na plecach! Co tu jest, Władziu? Wydaje mi się, że to jakiś tytuł. No! O, ale jaki? Nie, tylko ty znasz literki. Tak? No a ja? No faktycznie. I co? Zaraz! Ładziu, ty się ubieraj w kostium Szweda, bo zaraz obrady. No, no, jak to powiedziałeś? No, powiedziałem mu wszystko, no. Że powinien zdjąć sobie habit. Ja... Ty wiesz, co on ze mną zrobi, jak ze mnie ściągnie habit? Mentalny habit z ciebie ściągnie się też. On no. Jeśli ściągnie, to nie tylko mentalny. A co on z tobą zrobi? Obiecałem mu pół skarbu. O, świetnie. Nawet... Wiesz, jakie on ma skarby? Jakie on ma skarby? Wielkie skarby. Nie wiem, czy dobrze rozumiem słowo skarb. No. Pamiętaj, że cały czas jestem dość niewinną siostrą. Jesteś niewinną siostrą, a wyglądasz jakbyś była super winna. Dobra, o co chodzi? Nie możemy po prostu uciec do Paryża? Nie mogę ci powiedzieć dlaczego, ale mamy tylko jedno życie, rozumiesz? Po tym życiu nie za bardzo mamy co liczyć na to, że będzie fajnie. A skąd ty to wiesz? Co ty jesteś jakaś taka? To ty jesteś siostrą fałszywką? Nie. To czemu takie bzdury gadasz? Jesteś siostrą, przecież tu ty ze mną nie chcesz do Paryża, bo... Do Paryża chcę, tylko... Tylko co? No najpierw obrady musicie skończyć, możesz tak... A gdzie jesteś obrady? Wiesz, to oni biegają po całym pokładzie, świnia gada, grają na organach. No spokój, to jest chory kraj. Stop! Wracamy do tej sytuacji. No! No! I co? Nie macie esek! Słucham? Es! Rozmiar es! Co? No to! Nie mam! Za małe, za duże! No raczej nie! Chodź, weź się uspokój! Tu masz jedno zadanie, mamy drugie! No!
Co? Friedrichson! Friedrichson! Co? Co? Nie wiem! Friedrichson, wiem, że tam jesteś! Gdzie my się chowamy? Do! Pod... chowadłem. Z hotelu bar. Idź gadać z nim! Dawaj śleda! Ale musisz iść do głosu! Dobra! Niższy głos! Co? Niższy głos! Co? Dobra! Jestem, jestem! Sorry. Posłuchaj! Robi się późno. Zdaję się, że król polski chce zerwać całą obradę i spieszać z powrotem do Warszawy. Musimy coś podpisać. Jesteś gotów na jakieś ustępstwa czy coś? Poczekaj! Jest coś? Chłopaku, chodź! Musimy iść do sali obradowej. Znajdziemy Francuza. No dobra! No to idziemy. Chodź, chodź. Dla twojego dobra, oczywiście. Dobra, na 3-4. Sanctus Laperta, god nicho mi nicho, wychodź, szatanie! Sanctus, wychodź! 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 U nas to działa. Mówiłaś coś o śpiewaniu. To co u was śpiewają? No nie wiem, czy... Nie wiem, śpiewaj swoje! To co wy robicie? Sanctus Laperta! Sanctus! La 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 la! O, la la la! Przyszliśmy do ciebie z Friedrichsonem. No właśnie widzę. I musimy ustalić pewne sprawy do końca, zamknąć, może jakiś formularz, coś nie. Nie, ja bym też bardzo szybko, bo ja już jestem spakowany, taksówka czeka. No to papierki przygotuj. To szybciutko. Dobra. No. Friedrichson, powiedz mi, co ty byś chciał od Polaków? No. Ty. Kiełbas. No dobra, no to wy dajecie nam kiełbasy. A wy co im dajecie? No my wam nic nie dajemy, tylko wypuszczamy stąd nie chłoszcząc, bo na nas napadliście, jesteście z Kubańcami i nie będziemy mówić innym, że jesteście tacy niefajni. Dużo słów, a mało Szwedów. Brzmi fair. Czyli pół
roku siedzimy tu, a wy mogliście załatwić w 5 sekund. No wiesz, czasami trzeba przyspieszyć, no bo wiesz... Ale jasne, masz przygotowane jasne. Pismo? Mam pismo tutaj. Mów, ja będę pamiętał wszystko. Mów, jak to powinno brzmieć? Ale co? Pokój Oliwski. Pisy do Lima. Ale coś, dwa słowa więcej? Dobrze, no to ja będę pamiętał, że pisy do Lima i... Może to w łacinie zrobisz i nikt się nie skuma. Historycy to potem poprzekładają tak, żeby było dobrze na mapie w podręczniku. Dobrze. Zadziałał patent z tulipanem. Tak? Tak. Piąteczka. Gdzie podpisać? No, będę pamiętał, że podpisywałeś. No tak. No to. A co tak wali cię bekonem ręka? Też to czujesz? No, wali świnią. No właśnie, nie wiem. No dobra, no to co? To gdzie wjeżdżasz? A do Paryża jadę. A z kim? Z dziewczyną. Udało się? No wiesz, jeszcze cały czas próbuję habit skrócić, ale... Skąd ja mam wiedzieć, co to znaczy? No nie wiem, no jesteś starszy, może coś słyszałeś, obiło ci się o uszy. Znam jedną dziwkę, Helę, ale tu jest Helio i... No gdyby dodać S, to bym wiedziała, ale... Helio? Gówno mi obchodzi heliocentryzm, nie wiem co to znaczy, nie chcę książki! Co to za gówniany skarb jest? Po co mi to? No nie wiem, może ten heliocentryzm to coś istotnego, no! Skąd mam wiedzieć, wiesz jaką drogę ja przeszłam, żeby dowiedzieć się, że to jest książka? Oh, fuck! Czuję się jak szmata. A pan? Mówiłem ci, poczekaj do 18. Co najmniej. A ja miałem z panem porozmawiać, aczkolwiek teraz chciałem z Bogiem rozmawiać, bo mi fucha nie idzie. Bóg w tym opactwie ewidentnie sobie nie radzi. Co pan robi w opactwie? Kładzie kafelki, czy...? Tak, i to jest mój taki uniform. Pani jest chyba za bardzo niewykształcona, co? Prawie każdy taki tu nosi. A pan wykształcony? Jestem super wykształcony. W takim razie jak znajduje pan pojęcie heliocentryzmu? Właśnie, bo my właśnie... Już swoje zdanie mamy i chcemy znać pana. Chcieliśmy podyskutować w gronie ludzi na poziomie. Jeśli w tym opactwie niewykształciuchy mówią o heliocentryzmie, to znaczy, że Bóg naprawdę sobie tutaj nie radzi. Rozwinąć, proszę. Ale pan mnie egzaminuje? Nie no. Ale co, pan się wyniguje od odpowiedzi, tak? No, my znaleźć wspólny mianownik. Kontekst kulturowy i... Boję się pan, że taki obdartuch ma lepsze zdanie i więcej wie od takiego człowieka... zasłonie? To jest... Młodszy chodzą w firankach. Tak, ministranci. Pan jest maxistrantem, rozumiem. Kontynuując nasz wątek. Heliocentryzm to... Hej! Podpisałem! Co? Podpisałem! Ale co? Władek podpisał swój pierwszy pakt pokojowy. Pamiętasz, jak znaleźliśmy go w tej oborze? Był tak gruby! A teraz, proszę. Mówiłem, fitness! Pobiegł czy nie? Władek! To jestem! A więc heliocentryzm. Heliocentryzm to bluźnierstwo. To jest coś, co nas wszystkich na karę śmierci skazać może. Zwłaszcza was. Jesteście aresztowani. Ale za co? A ja? A wypalny? No i tak byś uciekł przez kraty, więc... Świniowu,
Też jesteś aresztowany. A mogę uciec przez kraty? Chodź, siostro, idziemy do lo. Stop! No to mówi, że go kocha, nie? Jak kocha? No to trudno. Tylko siostry, jest taki jeden problem, że żeby on mnie pokochał też, to ja sprzedałam swoją duszę szatanowi. No i to rozumiem. Ja to czułam. Ja to czułam, nie? Poszło na całość, bez jeńców. Ale to tyle, ale szacunek mimo tego. Keep it real. Dobra. Zróbmy tańcze. Kisisz cały czas. Podasz w końcu? No, kiszę. Nie, tak poważnie, no to... No kochasz i co? I no co? Jadę do Francji nosić mini, nie? Ale, no, ale z tym diabłem co to... Smela! No? Jesteśmy gotowi? Podpisany pokój? Co tu się stało? Ty to lubisz, to jest lepsze niż węgorz. Ale nikt nic wcześniej nie mówił? To jest on? Ej, sister, yo, sister, so, sister, Sybello, jednak wiesz co, chyba doszłam do tego wybaczenia ci. Doszedłam. Za tę toaletę już się nie gniewam. O, siadaj tutaj, dziewczyno. Ale trochę masz zasrany, nie? Ale no czemu? Bo już potem się nie spotkamy w niebie. A czemu się nie spotkacie w niebie? A sprzedała duszę diabłu, żeby się w niej zakochał. Zajebiście. Więzienie. Jestem skończony! Dworek! Ty jesteś skończony! No i jak to? Pół roku tu siedzieliśmy, szukając książki, za którą siedzimy w lochu! Być może ktoś to... Umieścił ten skarb, chciał, żeby ten, kto go szuka, trafił tu i naraz... Władziu, nasz Władziulek! Ale się jak cwani! Cwaniacie! No, w kamie mówię! Co? Kudo! Opowie... Czekaj. Skarbówka powinna być gdzieś tu. Gdzie? Gdzieś tu, w książce. Heliocentryzm. Hell yeah. Znaczy za pomysł. Mogę go przyciszać. Ach! Kurde, w jednej celi na środku to... Rzadkość w celach, takie wyjście, nie? Wchodzisz? Chodź, świnia wół! Co? No właśnie! Czemu nie my? No i świnia wejdzie pierwszy, no. A, no będę! No to chodź! Ty dziś zabiłeś Szweda, podpisałeś pokój i jesteś ścięty na owczarki, właśnie! No chodź! W sumie? No! Zabiłem Szweda! No! Podpisałem pokój! Jesteś bohaterem, no! Świnia zrobiła więcej niż wszyscy Polacy! W domu! Co tam jest? Stop! Moi drodzy, i tak to się wszystko potoczyło. Świnia wpadła przez całą ziemię i wylądowała w Chinach. Udowadniając, że jednak ziemia jest okrągła. Tak jak w tej książce o heliocentryzmie też między innymi było. Ja z Sybelią pojechałem do Francji i przez lekką odrobinę szatana kręciliśmy najbardziej hardkorowe pornosy na terenie. A Władek jedzie na Ukrainę podpisywać pokój. Dziękuję.
bardzo miło z wami przez te 5 odcinków. To była fajna przygoda dla nas i dla was. Chcesz coś powiedzieć, gościu? Jako kto? Jako kto? Bo już jesteś trzema osobami. Przystojnie. Jako przystojnie. Jako ja. Dobrze. Nie chciałem ci przerywać, bo powiedz to, co ty chcesz powiedzieć, a możemy powiedzieć wspólnie. No dobra, to wspólnie, bo już... No bo, drodzy państwo, to rzeczywiście ostatni jest od spektakl Hultaju Starego Gdańska Skarb Cystersów. I no możliwe, że wam akurat, bo jesteście tego świadkami, chciałbym przed wami powiedzieć kilka słów o tym, że widzieliście wyczyny nas na scenie i dosyć łatwo jest to docenić albo zauważyć, bo to jest na scenie, jest oświetlone bardzo fajnie, ale po drugiej stronie funkcjonowało kilka osób, które chciałbym wymienić, bez których Hultaju w ogóle by nie było i na końcu gdybyście określili ich też brawami, bo też im się należy. Cały pomysł właściwie nie powstałby to, gdyby nie dwójka pracowników Muzeum Starego Historii Miasta Gdańska. Obecnie już ten skrót mnie nie obchodzi, więc bardzo bym chciał podziękować Michałowi Pietrzakowi i Kindze Krause. Dziękuję Marcinowi, Michałowi, czyli grupie Impact i ludźmi, którzy z wami współpracują, którzy to kręcą i wpuszczają w internet i dzięki nim jest to takie ładne, tak? Stroje wypożyczaliśmy od bardzo fajnej pani w Operze Bałtyckiej. Jakbyście chcieli kiedyś wypożyczać stroje, to tam jest bardzo fajna wypożyczalnia i można tam pożyczyć. Ale make-upy i nasze twarze i to, jak wygląda dzisiaj Wiolka, jak ostatnio wyglądał Chińczyk i duchy i tak dalej, to fantastyczne make-upy ze szkoły Mangus z Gdyni. Magnus! Magnus! Ze szkoły Magnus! Na koniec, chociaż jak to mówią Angole, wiadomo jak to mówią, bardzo serdecznie dziękuję miejscu, w którym jesteśmy, Laremu Ubu, który nas przyjął tutaj bez żadnych opłat, za pomocą knowań i namów Weroniki Uziak. Po tym jak musieliśmy spadać z tego starego muzeum, które jest stare duchem, pojawiliśmy się tutaj i jest nam tutaj bardzo dobrze. No i wam też bardzo serdecznie, kochani widzowie, przez najbliższe parę niedziel będziecie mogli oglądać to, co się tutaj działo, zmontowane przez majstrów z grupy Impact, a możliwe, że jak znajdą się pieniądze i pomysł, będą kiedyś jeszcze inne Hultaje w innej odsłonie historycznej, na co mam nadzieję. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję.